Hej, witamy w nowym filmie. W święta ludzie zbierają się, aby rozpakowywać prezenty i zjeść miły posiłek. Te prezenty pochodzą od świętego Mikołaja. Mężczyzny z białą brodą i wąsami, który mieszkałby gdzieś w Finlandii, na biegunie północnym lub na Grenlandii. W dzisiejszym filmie pokażemy wam 10 momentów, w których ludzie uchwycili prawdziwego Mikołaja na kamerze. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Podczas Wigilii ojciec rodziny patrzy na zewnątrz i widzi świętego Mikołaja spacerującego z torbą pełną prezentów. Natychmiast informuje o tym swoje dzieci i wszystkie postanawiają wyjść na zewnątrz. Święty Mikołaj najpierw wydaje się odwiedzać rodzinę, która mieszka po drugiej stronie ulicy. Więc wracają z powrotem do środka, ale kilka minut później, gdy wychodzą na zewnątrz ponownie, nagle widzą świętego Mikołaja stojącego za rogiem domu. Ojciec mówi, że lepiej niech wrócą do domu i to, co tam znajdą, to dużo prezentów pod choinką. Wygląda na to, że święty Mikołaj w jakiś sposób odłożył prezenty i od razu znowu uciekł, aby przynieść prezenty innym rodzinom. To bardzo miłe, że byli w stanie zobaczyć przez chwilę świętego Mikołaja, bo nie każdy ma takie szczęście. Czy kiedykolwiek widziałeś świętego Mikołaja? Daj mi znać w komentarzach. Numer 9. Na poniższym filmie widzimy Mikołaja zjeżdżającego w dół komina do salonu domu. Zabrał wiele prezentów w torbie i wypełnia wszystkie skarpetki bożonarodzeniowe wiszące przy kominku. Ale Mikołaj nie przyszedł sam, bo po chwili postanawia otworzyć drzwi wejściowe, a potem widzimy wchodzącego renifera Rudolfa. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale to niesamowite, jak to wszystko zostało uchwycone na kamerze. Rudolf był chyba zmęczony czekaniem na dachu i wszedł do środka, żeby się przyjrzeć. Po tym, jak Mikołaj zostawił wszystkie prezenty, wrócił do komina i zniknął. Oczywiście mógł przejść przez frontowe drzwi, ale święty Mikołaj jest przyzwyczajony do korzystania z komina, a reszta jego reniferów prawdopodobnie czekała na dachu. Numer 8. W tym filmie z 2012 roku święty Mikołaj zdaje się wchodzić do domu przez drzwi wejściowe i zanim wejdzie do salonu, słucha na schodach, czy wszyscy śpią. Następnie wyjmuje kilka prezentów z torby i kładzie je pod choinką. Ale nagle słyszy, jak ktoś schodzi po schodach i natychmiast próbuje się ukryć. Twórca filmu pomyślał, że słyszy intruza i postanowił zajrzeć na dół. Jednak nie mógł znaleźć nikogo, ale w filmie widać, że święty Mikołaj wie, jak się ukryć. Mężczyzna umieścił kamerę monitoringu w swoim domu, więc kiedy postanowił spojrzeć wstecz na nagranie z 7-letnią córką, zobaczyli, że to nie intruz, ale święty Mikołaj. Mężczyzna wrzucił film na YouTube, aby udowodnić, że święty Mikołaj bez wątpienia istnieje naprawdę. Numer 7. Jak wiesz, renifery nie potrafią latać, ale kiedy mówimy o reniferach Mikołaja, to potrafią. Renifery świętego Mikołaja są wyjątkowe. Potrafią latać bardzo daleko, ale też bardzo wysoko. Jest to również wygodny sposób podróżowania Mikołaja w powietrzu z saniami i prezentami, dzięki czemu nie będzie on łatwo zauważony. W tym filmie mężczyzna o imieniu Bobek uchwycił świętego Mikołaja na kamerze lecącego do jego następnego celu. Ale mówi się, że święty Mikołaj został uchwycony kilka razy na kamerze, jak również w Irlandii w Wigilię Bożego Narodzenia. Święty Mikołaj byłby również widziany z reniferami i saniami w dwóch różnych przypadkach samolotu, kiedy ludzie postanowili wyjrzeć na zewnątrz. A w tym filmie renifery stoją na dachu domu i czekają, aż święty Mikołaj skończy wkładać prezenty pod choinkę. Przy okazji, nie możesz się doczekać świąt Bożego Narodzenia? Daj mi znać w komentarzach. Numer 6. Następny film jest z roku 2016, w którym widzimy świętego Mikołaja wchodzącego do szpitala gdzieś w pobliżu amerykańskiego miasta Atlanty. Wygląda na to, że święty Mikołaj już wtedy wiedział o kojonie, bo w pewnym momencie używał żelu do rąk, który wisiał na ścianie. Potem spokojnie siada gdzieś i bierze coś do jedzenia. Święty Mikołaj wydaje się być całkiem sam w szpitalu i szuka wszystkich choinek w budynku i zostawia tam prezenty. Po około 2 godzinach postanawia ponownie wyjść do swojego kolejnego celu. Wygląda na to, że nikt nie zauważył świętego Mikołaja, ale to wszystko zostało nagrane przez kamery monitoringu. Okazało się też, że jest to szpital dziecięcy, więc myślę, że dzieci były bardzo zadowolone z prezentów, które przyniósł Mikołaj. Numer 5. W tym filmie święty Mikołaj wydaje się przygotowywać do opuszczenia bieguna północnego dzień przed Bożym Narodzeniem. Tamtego dnia było bardzo zimno i tej nocy padało dużo śniegu. Jak widać na filmie, święty Mikołaj siedzi na sankach i pozwala Rudolfowi Reniferowi ciągnąć się do przodu. Historia głosi, że święty Mikołaj dużo ćwiczył z Rudolfem i teraz oboje są gotowi, by uszczęśliwić wszystkie dzieci na świecie prezentami. W internecie nie ma zbyt wielu filmów o świętym Mikołaju w jego ojczyźnie. To bardzo wyjątkowe, że możemy go tutaj zobaczyć razem z Reniferem Rudolfem. Poza tym, przyroda również wygląda bardzo pięknie. Prawdopodobnie byłoby zimno, ale białe otoczenie, w którym mieszka Mikołaj, zapiera dech w piersiach. Numer 4.
Pewna rodzina z Ameryki postanowiła w czasie świąt Bożego Narodzenia ustawić aparat fotograficzny, aby zobaczyć, czy uda im się uchwycić świętego Mikołaja dla swoich dzieci. I mieli szczęście, bo w pewnym momencie święty Mikołaj pojawia się w kadrze w magiczny sposób. Rodzina zostawiła kilka ciasteczek i szklankę mleka dla świętego Mikołaja, a po zjedzeniu i wypiciu wszystkiego nagle wyczarowuje dużą torbę pełną prezentów i jeszcze więcej prezentów, które trafiają pod choinkę. W tym przypadku Mikołaj przyniósł kilka dużych prezentów, co oznacza, że dzieci prawdopodobnie były bardzo grzeczne przez cały rok. Po odłożeniu wszystkiego Mikołaj patrzy w kamerę i jest zaskoczony. Zdaje sobie sprawę, że właśnie pokazał w kamerze swoje magiczne moce. Następnie patrzy w kamerę i życzy wszystkim wesołych świąt, zanim znów zniknie. Numer 3. Poniższy materiał filmowy został nakręcony w 1996 roku, kiedy nie istniało jeszcze CGI, efekty specjalne i YouTube. Mężczyzna w filmie sugeruje, że on i jego brat odwiedzali chorego ojca na Boże Narodzenie. Na zewnątrz słyszą dzwonienie świątecznych dzwonów, a jego brat patrzy. Mężczyzna również postanawia spojrzeć, ale wtedy słyszą, że święty Mikołaj jest już w domu. Wraca do salonu i widzi świętego Mikołaja idącego w kierunku łóżka swojego ojca. Święty Mikołaj znika w niewytłumaczalny sposób, ale zostawił wszystkie swoje prezenty i krzyczał wesołych świąt, zanim zniknął. Wiele osób w komentarzach uważa, że jest to dowód na to, że święty Mikołaj naprawdę istnieje, ponieważ film został nagrany w 1996 roku, a następnie zamieszczony na YouTube w 2011 roku. Numer 2. Rodzina, która mieszka w tym domu, miała kamerę monitoringu zamieszczoną przy drzwiach wejściowych, aby sprawdzić, czy mogą uchwycić świętego Mikołaja na kamerze podczas Wigilii. Jak widać, święty Mikołaj stoi po lewej stronie ściany, ale nie przyszedł sam, bo jeśli przyjrzeć się uważnie, to widzimy także renifera Rudolfa. Ale to, co stało się potem, jest dość niewiarygodne. Święty Mikołaj podchodzi do drzwi i wie, jak wejść do domu. Dzięki rodzinie widzimy też, co Mikołaj robi, gdy tylko znajdzie się w środku, bo w środku też zamontowali kamerę. Święty Mikołaj opróżnia szklankę z mlekiem i zjada ciasteczko, które leżało obok choinki, a potem postanawia położyć pod nią wiele prezentów. Fajne, prawda? Następnego ranka rodzina mogła pokazać swoim dzieciom, że odwiedził ich Mikołaj. Myślę, że były to dla nich niezapomniane święta. Numer 1. Na poniższym filmie widzimy świętego Mikołaja lecącego w powietrzu razem z reniferami i saniami w kierunku następnego celu. Został on uchwycony przez człowieka o imieniu Paul Mori w amerykańskim mieście Nowy Jork. Prawdopodobnie święty Mikołaj przygotowywał się do Wigilii albo był w drodze do innego kraju, gdzie było już ciemno. Mężczyzna, który nakręcił ten film, zrobił nawet wywiad, wyjaśniając, że nagranie było prawdziwe. Wiele osób twierdziło, że tego samego dnia widziało świętego Mikołaja w powietrzu, więc jest to całkiem fajne, że uchwycili świętego Mikołaja na kamerze w prawie biały dzień. Nagranie zostało obejrzane miliony razy. Lubicie Boże Narodzenie? A jaki chcielibyście prezent? Dajcie mi znać w komentarzach. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które nagraliśmy, kliknij jeden z nich na ekranie albo zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.